przewaga umiejętności Artura jest o tyle duża, że wszystko będzie zależało od głowy. Jeśli ta głowa zapracuje odpowiednio, no to, to on ten pojedynek po prostu wygra. I wydaje mi się, że do tej pory wszystko gra. Nie chcę tutaj tego w ogóle mówić, czego się spodziewam. Wchodzę do ringu, robię swoje i idę do domu. Wszyscy kibice w Polsce się zastanawiają, czy trener liczy, go uczył Artura opuszczania rąk. Oduczył trener? Jutro się okaże. To jest walka o być albo nie być dla Artura? No myślę, że tak. No jednak no jakby przegrana, no tu odpukać, to kurde już chyba czas kończyć karierę. Jak groźny jest Łukasz Różański? No jest na pewno bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, tak silno bijącym, idącym do przodu. Artur akurat takich nie lubi. Wyczuwała pani Łukasz jakieś lekkie zdenerwowanie przed tym pojedynkiem? Znaczy myślę, że lekkie poddenerwowanie jest jak najbardziej na miejscu. Gorzej jakby był totalnie spokojny. No wszyscy czujemy tutaj dreszczyk przedsportowych emocji i zobaczymy. Co sobie pan pomyślał na początku walki, jak Łukasz zaliczył deski? Najgorsze, że ja nie widziałem, jak ja schodziłem po schodkach, jak on się wywrócił. Ale co sobie pomyślałem? Pomyślałem sobie, że wstanie i będzie boksował po prostu i będzie wszystko dobrze, bo Łukasz nie jest taki, żeby się wywracał bardzo szybko. No dostał cios na zimno, go złapał. Jak myślisz, jaka będzie przyszłość Artura Szpilki? W boksie myślę, że już no nie ma szans z nikim, tak, ale zostało mu jakieś inne federacje, jakieś inne te walki w innych formułach, ale myślę, że on jest tak mądrym człowiekiem, że da sobie radę, tak, wie jak zarabiać pieniądze i myślę, że będzie sobie dobrze dawał radę. Nie byłem zdenerwowany trochę, można tak powiedzieć, całą sytuacją przed walką i chciałem jak najszybciej, że tak powiem, zrobić co miałem zrobić. Niepotrzebnie, bo po prostu się podpaliłem, poleciałem, złapał mnie na kontrę. To po prostu błąd szkolny jakiś tam. Łukasz, dostałem zjebkę od trenera już nie od razu. Usłyszę o nim większa rzesza ludzi, kibiców, fachowców i będzie się liczył w tej nowej kategorii wagowej, tak? Stresowałam się bardzo, to nie ma co ukrywać, tak jak wspominałam wcześniej, to dla mnie nowa sytuacja, natomiast zrobił co miał zrobić i teraz czekają nas długo wyczekiwane wakacje. Moja dziewczyna znosiła mnie przez pół roku po prostu przy robieniu kategorii wagowej niższej. Nie ukrywam, że zrzuciłem ze 119 kg do 101, nawet do 100 można powiedzieć, więc no, trochę tego było, tak? Łukasz powiedział, że schudł łącznie do tej walki 19 kg. Jak się pani Łukasz podoba w tej nowej odsłonie? No, mi się podoba bardzo i tutaj właśnie są drobne rozbieżności pomiędzy tym, czy tą wagę utrzyma, czy coś się w tej kwestii zmieni. Natomiast no zobaczymy, jak w planach jest walka o mistrzostwo, to chyba taki zostanie.